Zabawa? 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 Nie wchodź na mnie! Muszę siusiu! Siusiu, siusiu, siusiu! Trzymaj! Dłużej nie wytrzymam! Mogę się pobawić? Dzięki ku... Nie? Nie! Nie! Brzydko! Kolitas, pięknie dziś wyglądasz! Mogę pograć? Się trzymaj. Co to? Cześć wam, pobawi! Nie, tylko nie bateria. Co jest z wami? Szybko, bandziak, peleryna, trykot, maska. Będziemy super bohaterami. Ja chcę być super łotrem. Zawsze mają najlepsze kostiumy. Jestem największym super bohaterem w Cleo Tam. Bat Cleo. Nikt się nie oprze moim bat pałeczkom. A to jest super Kukin, który łapie bandytów i to w super tempie. Jeszcze nie znacie moich super mocy. Jestem Podlerina, najgorsza z baletnic. Kapitan Pędzel cię powstrzyma. Wszystko, co namaluję, staje się rzeczywistością. Twoje rysunki mnie nie pokonają. Wiele lat temu wpadłem do ścieków i wyszedłem jako Dynomen. Roar! Jak się nazywasz? Mam na imię Kolitas. Nie, to nie imię dla superłotra. Wybierz coś innego. Mogę wybrać? W takim razie Kwiatek. Kwiatek to nie imię dla superłotra. To Kwiatek. Kwiatek i koniec dyskusji. Dzielni superbohaterowie z Cleo Tam, Podlerina, Dinomen i Kwiatek ukradli miejski klejnot. A dzięki niemu możemy rządzić dziećmi na całym świecie. Schowaliśmy go w naszej tajnej kryjówce. W domku na drzewie. Na pewno zaraz go odzyskamy. Prześledźmy nasz plan. Otworzę ich kryjówkę Bad Werble. Pokonają ich moje rysunki stworzone super pędzle. I odzyskamy klejnot dzięki super prędkości. Tak! Superbohaterowie nadchodzą. Niech tu przyjdą. Nigdy nas nie pokonają. Potwór! Przyszedł potwór! To super Kukin. Nie boję się ich. Nigdy nie dostaną klejnotu. Zatrzymam ich moim tańcem. A ja użyję moich szponów. A ja dam im truskawki. Superbohaterowie też je lubią. Klejnot. Odzyskajmy nasz miejski klejnot. Nigdy nie będzie wasz. Założysz się? Bycie superbohaterem rządzi. Ha 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 ha!
A gdzie jest tablet? Dałam go Kwiatkowi. A ja dałam go kapitanowi Pędzlowi. Nikt go nie ma. Bawimy się dalej? Tym razem ja chcę być super łotrem. Jaj! Tak! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Super bohaterką! Tak! Wow! Plakat do szkolnego przedstawienia Maripi! Wygląda małpastycznie! Przybyło akrylowe wsparcie! Tak, farba! Do malowania! Prędko! Zanim Maripi wróci z próby! Namaluję kwiatki. Mogą być stokrotki? Tak, jasne! A tulipany? Tak! Tulipany też! A róże? Tak! I fiołki? Możesz namalować każdy kwiat, który chcesz. Dyczo! Malowanie jest świetne! Tak, malowanie! Stopa. Kukin utknął w wiaderku. Wcale nie chcę zejść. Spróbujmy. Nie, stopa. Cóż, to całkiem oryginalny bucik. Dalej, złaś! A Maripi jest ubrana w piękną sukienkę z kolekcji Prawdziwa Gwiazda Szkolnego Przedstawienia. Co ja mówię? Moja kariera? Moje życie, a mam tylko 6 lat! Uspokój się i poszukaj pozytywów. Ładnie ci w niebieskim. Przedstawienie już po południu, a moje włosy i sukienka są niebieskie. Co mam teraz zrobić? Zagrać chmurę czy smerfetkę? Przyszłość utonęła właśnie w puszce farby. Racja. Straszny tu bałagan. Ale zaraz to naprawimy. Prędko, przysuń fotel. Co zamierzasz zrobić? Zaufaj mi. Wow. Witaj w salonie piękności Cleo. To znaczy salonie Cleo i Kukina. Przynieś trochę wody, proszę. Woda nie za gorąca? Zgaduję, że raczej nie. Czy życzy sobie pani czegoś jeszcze? Może jakieś czasopismo? Dobry pomysł! Teraz to prawdziwy salon piękności. A tutaj zielony! Pięknie, ale żółty jest lepszy. Zielony. Żółty. Zielony. A ja wolę różowy. Brudne, brudne, brudne! I już. Hej! O, twoje włosy strasznie się splątały. Poproszę odżywkę. Kolejny tulipan. Tulipan. Ej! Maluj po plakacie! Ta-da! Żartuję!
żartujesz sobie? Nie wyszłabym tak nawet na własne podwórko. Jesteś bardzo wymagającą klientką i nie wiem, czy ci się to spodoba. Ale teraz wyglądam tak prześlicznie. Robienie ludzi na bóstwo rządzi! Patrz, patrz! Co? Czy to fan przyszedł mnie odwiedzić? Zrobiliście plakat! Jest wspaniały! Jeszcze chwilka. Gotowe. Dziękuję! Jesteście największymi fanami! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Fryzjerką! Słuchacie radia KPX97, nadającego na żywo w ten wspaniały wigilijny wieczór. Świętujmy wszyscy razem przy dźwiękach tych pięknych kolęd. Świętego Mikołaja jest zniszczona i nie pracuje. Powtarzam, fabryka nie pracuje. Co? Ale jak? Dlaczego? Dlaczego? Wszystko to przez ogromny balon. Kukin? Czyli nie będzie żadnych prezentów? I to dla nikogo. Szybko, pędziak! Czapka elfa. Kredki. Wstążka. Pomożemy Mikołajowi zrobić prezenty. O! O! O-o! Ostrożnie, duchu! Witajcie w fabryce zabawek. Mamy przed sobą mnóstwo pracy. A narzędzia? Tutaj są. Popatrzcie! Śpiący królik. Ja będę pakować. A gdzie twoja czapka? To są rogi Renifera. W takim razie jestem Reniferem. Jak Mikołaj dowie się, skąd odebrać prezenty? Już wiem! Mikołaju! Prezenty są tutaj! Tutaj! A co, jeżeli nas nie znajdzie?
rzeczy. Patrz, nasza fabryka jest najlepsza. Szybko, elfie tete. Potrzebujemy więcej świateł. Bycie elfem rządzi. Zanieśmy mu te prezenty. Jak? Jesteśmy elfami, nie ośmiornicami. Puszczaj pomysł. Chyba mam pomysł. Tutaj, pomidorze. Dobry piesek. Nie zdechł pies, tylko przynieś tutaj. Hej. Bajka. Nie mam pojęcia. Jesteś robotem? Ja wiem. Okio! Okio! Pinokio! Tak! Gratulacje! Ja! O nie! Ja zgadłam odpowiedź, więc teraz moja kolej. Niedźwiedź? O, potwór! Kwiatek? Może motyl? Estia! Estia! Złotowłosa i trzy niedźwiadki! Kwiatek? Piękna i bestia! Tak! Ale to nie jest bajka. Wiem, ale lubię kwiatki. Nie chcesz się bawić? Co się stało? Nudzi ci się? Może nie lubisz kwiatków? Nie dałyśmy ci żadnej szansy, a też chciałbyś zagrać. Szybko! Pandziak! Kostium! Publika! Sceneria! Wszyscy będziemy grać! Panie i panowie, witam! Zaraz zobaczycie trzy... cztery małe świnki i wilka! Jestem księżniczką! Nie możesz nią być! Jesteś małą świnką! Jestem księżniczką! Małą świnką! Księżniczką! Świnką! I koniec dyskusji! Hmm.
Po prostu wilki są zbyt mądre. Będziesz wspaniałą świnką. Kto to może być? To pewnie wielki, zły... Propuch? Już dobrze. Nie jest aż taki zły. Może chciałbyś poczęstować się truskawką? On chce się poczęstować świnką. Bo cię pożre! O! O! Otwieraj, otwieraj! Jesteś bezpieczna! Bycie aktorką rządzi! Narobiła mi apetytu. Hej, kwiatki nie jedzą. Sprawdźmy, czy jesteś lepszym kwiatkiem niż świnką. Au! Cześć! Hurra! Ale frajda! I już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Aktorką!